Wysoki poziom kultury. Dziękuję rzeczywiście, panie pośle Nitras. Postaram się spełnić wasze wyczekiwania. No, wyczekujecie tutaj na jakieś sensacyjne wystąpienie. Nie będzie sensacyjne. Powiem tylko tak. Po pierwsze, panie ministrze, przecenił pan jednak intelektualny dorobek tej ustawy i przed chwilą występującego przedstawiciela komitetu, ponieważ uważam, że to jest tak naprawdę projekt, który ma być takim populizmem połączonym z rozpoczęciem kampanii wyborczej. Ja sobie przypominam, kilka lat temu Donald Tusk wystąpił z bardzo podobnym projektem. Też mówił, nie płaccie abonamentu, zlikwidujemy telewizję, sprywatyzujemy. No przed wyborami rzeczywiście ludzie, niektórzy przestali płacić abonament. Później się okazało, że dochody z abonamentu telewizji publicznej, radia publicznego bardzo spadły. Telewizja za waszych rządów bardzo ciężko, można powiedzieć, przechodziła ciężki kryzys. Bardzo ciężko sobie radziła z tymi problemami. Ale co się stało po wyborach? No, po wyborach Donald Tusk mówił, że on miał takie ambicje zniesienia abonamentu, no, ale nie wyszło. A do ludzi, którzy abonamentu nie płacili, za jego namową wysyłał kogo? No, wysyłał ludzi do ściągania tego abonamentu, czyli komorników. I to jest taka trochę powtórka, no może nie z rozrywki, a powtórka z propagandy politycznej. Oczywisty populizm, ale o co tutaj w tym wszystkim chodzi? No można powiedzieć, że poza populizmem jest jeszcze drugie dno. Chodzi tutaj o to, żeby przy okazji niby to ustawy mówiącej o szacunku dla widza i prawdy powiedzieć tak, zlikwidujemy w telewizji publicznej kanał informacyjny, czyli tak naprawdę, no jest, kochani, to wy żeście nie czytali nawet tego projektu, który pytacie. W uzasadnieniu jest napisane, chodzi o zakaz rozpowszechniania przez telewizję publiczną programu informacyjno-publicystycznego TVP Info. Tu jest, nie znacie swojego projektu. Ja mam tylko niestety 5 minut, więc pewnie wszystkiego nie dam rady sprostować tych wszystkich kłamstw, które tu padły, ale jak rozumiem, no, rozpoczęła się kampania wyborcza, prawdopodobnie wewnętrzna kampania w Platformie Wyborczej, Platformie Obywatelskiej, ponieważ no, pan Rafał ukradł jakby pomysł Donaldowi Tuskowi, wychodzi z tym samym pomysłem, co już tutaj kiedyś Donald Tusk, ostra gra młodego wilczka o przywództwo w Platformie i wygryzienie swojego starszego kolegi, podkradając jego pomysł i wychodząc z tym samym pomysłem. I takie same będą skutki tego pomysłu, no jak ludzie przestaną płacić abonament, to jak, nie daj Boże, mam nadzieję, że to się nie stanie, byście wygrali wybory, to znowu komorników im wyślecie, bo w tym projekcie jest zapis o tym, że no, kto nie będzie płacił, to będzie objęty abolicją, czyli kolejny raz mówienie, nie płaccie na telewizję publiczną, my wam to wybaczymy, to już było grane, a po wyborach komornik. Więc no, pomysł zgrany, cokolwiek znany i wasza wiarygodność jest tak niska, że po prostu trudno w to uwierzyć, żebyście to zrobili, bo przejęcie telewizji publicznej z pewnością by się skończyło tym, że wrócą różni ludzie do tej telewizji i będą kłamać tak, jak kłamali, kiedy wy żeście rządzili, że tej telewizji nie można było słuchać. A to, co w tej chwili mówicie, to jest atak na wolność słowa i prawa do informacji obywateli. Tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy. Prawdy. I tej prawdy nie jesteście w stanie znieść, dlatego mówicie, że trzeba tą telewizję zlikwidować. Ja rozumiem, że prawda w oczy kole i dlatego tą telewizję chcecie zlikwidować i tutaj krzyczycie, jak ja występuję, ale szanowni panie, z tego
no to jest taka, to co mówił przed chwilą pan Trzaskowski, to jest taki doskonały opis waszej metody działania. No, zarzucanie, że telewizja publiczna doprowadziła do czyjejś śmierci. Jak na razie jedyną śmiercią polityczną było zabójstwo Marka Rosiaka w Łodzi przez członka Platformy Obywatelskiej. Tak, żeście ten jad nienawiści sączyli, że jeden człowiek przyszedł zamordować naszego kolegę. I dzisiaj znowu sączycie ten jad nienawiści, który, nie daj Boże, skończy się znowu jakąś tragedią. Dlatego my nie będziemy wspierali walki o przywództwo w Platformy i populizmu, kłamstw i oszustw, jakie zawarte zostało w uzasadnieniu do tej ustawy. Dlatego zgłaszam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Panie Marszałku. Pani Marszałek, przepraszam. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję. I polecam państwu poparcie tego wniosku, bo nie ma co takich wypocin popierać.